Tu mamy do czynienia z pożarem najprawdopodobniej albo gumy, albo folii polietylenowej na palecie. Na szczęście pożar nie jest duży. Natomiast problem polega na tym, że zgłoszenie na stanowisko kierowania i miejsce, w którym znajdujemy się, jest na tyle newralgiczne, ponieważ wkoło tu mamy magazyny. No i sama nazwa przedsiębiorstwa Chemia no, stawia wszystkich na nogi. Zgłoszenie wyglądało dość nieciekawie. My znamy te magazyny, dokładnie wiemy, co w nich się znajduje. Wiedzieliśmy, że w tych magazynach przechowuje się dużo materiałów łatwopalnych. Jakby tutaj do magazynu wejść, to w zasadzie jest guma, polietylen i tym podobne rzeczy. To są materiały palne, które no, powodują, że no, trzeba dmuchać na zimne. Pożar jest ugaszony. W tej chwili musimy tylko oddymić, oczyścić na ile się da ten cały magazyn. Kubatura jest dosyć duża, magazyn jest materiałów niepalnych, stalowy. Przy tego rodzaju, przy tej wielkości pożarze elementy nie mogły się podkształcać. Możemy mówić co najwyżej o zniszczeniu tych regałów, na których ta substancja stała i to wszystko. Te trzy osoby poszkodowane, one same opuściły tutaj ten budynek, czy pomogli im strażacy? Prawdopodobnie tak, ponieważ tutaj z tyłu widzimy tutaj pana, który ma poparzoną rękę i mamy na miejscu też ratowników medycznych, którzy tutaj już dokładnie te osoby zaopatrzyli. Osoba, która uległa oparzeniu przy próbie gaszenia tego pożaru, jest widać, że przez medyków zaopatrzona odpowiednio.